Jeżeli chodzi o sam sprzęt, na pewno sprzęt musi być dobrany do wzrostu zawodnika, do ciężaru, wagi, jaką ma. No i też odpowiednio ustawiona pozycja, prawda, żeby siodełko nie było za nisko, za wysoko, kierownica nie za daleko, prawda. Tam musi się, no tak jak ja sobie siedzę tutaj w fotelu, tak samo się wsiada na ten rower i się lekko, swobodnie czujesz, sprawia ci to przyjemność. No i oczywiście, jak już mamy ten rower wyszykowany, bardzo ważne jest obuwie, w jakim jeździmy, bo są teraz te pedały wpinane i to jest bardzo, bardzo fajne, bo nie tylko jak masz pedały wpinane, to nie tylko się naciska na pedał, ale też druga noga ciągnie, czyli tak można pracować na okrągło. No i później oczywiście dobrać sobie strój, stroje teraz są bardzo dostępne, spodenki z taką wkładką, żeby sobie pupy gdzieś tam nie obetrzeć. Tak samo też no, te stroje są takie, oddychają, trzymają fajnie ciepło, taki strój, by ubrać rower i w drogę.